Dzień dobry, bardzo się cieszymy, że tak naprawdę małym nakładem siły wygraliśmy to spotkanie. Dzisiaj bardzo dobrze funkcjonowała zagrywka i dzięki temu elementowi potrafiliśmy ustawić sobie mecz. Może w trzecim secie było troszeczkę na początku walki i naszych błędów własnych, ale powróciliśmy na dobre tory, możemy się cieszyć z awansu i chwilę odpocząć i przygotowywać się do dzisiejszego spotkania. Na początku przede wszystkim gratulujemy tutaj zespołowi z Chemika zwycięstwa, no niestety my się nie cieszymy. Myślę, że nie pokazałyśmy tego, co mamy najlepsze z naszej strony, a z kolei Chemik grał dzisiaj z zespołem. First of all, congratulate my players, because we had a plan and they followed the plan from the beginning of the match till the end. Again, the technical and also mental, we had a very good approach, a very good attitude in the beginning, and we keep on the same attitude till the end of the game. Just congratulate my players. It was, if you look at the score, it can be easy, but it was not so easy. We are very satisfied that tomorrow we can play fine. Federer Kuarini zwrócił uwagę przede wszystkim na to, że zespół wytrzymał całe spotkanie, grając mniej więcej równo, oczywiście był tam moment słabości w tym trzecim secie, ale wszystko poszło tak, jak miało pójść. Gra toczyła się pod dyktando tego zespołu. Mecz oczywiście był meczem trudnym, no bo Impel nie jest zespołem, który jest nie wiadomo skąd, czy tak się kolokwialnie wyrażę. Także trener Kuarini jest zadowolony z wyniku, z gry swojego zespołu, ale też gratuluje i docenia to, jak pokazał się na boisku Mr. Alexander, please. First of all, congratulations for Police for winning. Of course, we are disappointed, and the reason I'm most disappointed is that if we are going to beat a team like Police, we have to know that we have to kind of go over the limit in what we are doing. We have to take chances. We have to be extremely aggressive. We have to try to make them average or bad, and this we cannot do if we play like today when we start and we are like what I call a Hello Kitty attitude. We look like small girls who is out on trip here, and then it's difficult, and then you are 2-0 back, and before you kind of start of doing something. We did a lot of good things that we prepared tactically also, but also in some situations where we had a chance, we lose the ball easily by not taking tip balls and stuff like this, and that's not possible if you're going to fight. And of course, in the end of the day, when you see the attacking, one team have 45% and one team have 27%, and that is volleyball is basically won by the team who is the best attacking team. And today it was like a big difference. So we have no chance. We just have to try to learn from this, roll up our sleeves, and play hard now against Bielsko, and hope that we can meet Police again in the semifinal in the playoff. Ten Aleksander Sen zwrócił uwagę, że jeżeli chce się pokonywać takie zespoły jak Chemik Police, trzeba wznieść na wyżyny swoich możliwości, trzeba przekraczać granice, wykorzystywać szanse, które często przychodzą od losu czy od przeciwniczek. Tego niestety w tym meczu troszeczkę zabrakło. Porównał dość ciekawie sytuację swojego zespołu do sytuacji takiego bohatera, może wioskówki Hello Kitty. Troszeczkę jest takie może porównanie, myślę, że bardzo zabawne. Dobrze taktycznie zawodniczki mecz rozegrały, natomiast brakowało przede wszystkim ataku. Trener stwierdził, że dzisiaj mecz wygrywa się atakiem. Ma nadzieję również, że coś z tego meczu jego zespół wyniesie w meczu już play-off przeciwko Bielsku i być może z Chemikiem w kolejnych rundach się spotka.